1 maja, czyli w najbliższy długi majowy weekend w Jeleniej Górze po raz piąty czekają nas sportowe zmagania w ramach półmaratonu jeleniogórskiego i jeleniogórskiej dziesiątki. Od ubiegłego roku nowa trasa, czyli startujemy w Cieplicach na Placu Piastowskim i tam również jest meta. Trasa bardzo ciekawa, urozmaicona, górzysta. Wybiegamy z Jeleniej Góry, biegniemy wzdłuż zbiornika Sosnówka przez Staniszów z powrotem do Cieplic i oczywiście przy okazji półmaratonu również bieg na 10 km, czyli można powiedzieć dla tych mniej wytrawnych biegaczy, ale jednak już trenujących. I wszystko to 1 maja, piąty półmaraton jeleniogórski i piąta dziesiątka. Oba biegi w ostatnich latach cieszyły się dużym zainteresowaniem zawodników. Wszystko na to wskazuje, że nie inaczej będzie i w tym roku. Generalnie w tej chwili zapisanych na stronie Superbieg jest już ponad 900 osób, natomiast wszyscy jeszcze oczywiście czekają do ostatniej chwili, zerkają na pogodę i na to, co będzie dalej, ale ja myślę, że spokojnie na poziomie 700 tysięcy osób startujących powinno być w Jeleniej Górze. Trwają zapisy. Na startujących oprócz sportowych emocji czekają pakiety, medale, koszulki, ciepły posiłek, a przede wszystkim świetna zabawa. Wszystko na stronie superbieg.pl, tam jest regulamin, formularz zapisów, także wszystkie informacje dla biegaczy na tej stronie. Jelenia Góra czeka na biegaczy.